Net Audio. Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście O Świecie w Onecie. Po krótkim dwutygodniowym urlopie wróciliśmy w szczycie upału, może teraz się zrobi chłodniej, ale my tu oczywiście nie o pogodzie, tylko po pierwsze o tym, co się wydarzyło podczas naszej nieobecności na antenie, a wydarzyło się bardzo dużo, oraz o tym, co nas wkrótce czeka. No więc przede wszystkim oczywiście wydarzył się szczyt NATO w Wilnie w ubiegły wtorek i środę, na którym to szczycie Ukraińcy mieli nadzieję triumfalnie, jeśli nie wkroczyć triumfalnie do NATO, to uzyskać triumfalną decyzję NATO o tym, że w takim a takim dniu do NATO wstąpią. Oczywiście nic takiego się nie stało, NATO nie może sobie na to pozwolić, a w sytuacji prawdziwej wojny na wschodniej i południowej granicy Ukrainy, no bo członkostwo Ukrainy w NATO w takiej sytuacji oznaczałoby wojnę Rosji z NATO, czyli wojnę światową. To nie wchodziło w grę, ale też może wchodziło w grę jakieś bardziej konkretne określenie się ze strony Sojuszu Atlantyckiego. A brak tego określenia i takie bardzo enigmatyczne stwierdzenie, cytuję, będziemy w stanie zaprosić Ukrainę do przystąpienia do sojuszu, gdy sojusznicy wyrażą na to zgodę i zostaną spełnione odpowiednie warunki. To sformułowanie spowodowało bardzo nerwową reakcję prezydenta Zełenskiego, który nazwał ją absurdalną, ale potem się uspokoił już następnego dnia. Był bardzo taki przyjacielsko nastawiony. Prawdopodobnie w cztery oczy przekazano mu bardziej konkretne informacje. No ale może najpierw, zanim przejdziemy do dalszego ciągu tego spotkania w Wilnie, to skomentujmy, co twoim zdaniem oznacza ta powściągliwość NATO w obiecywaniu Ukrainie członkostwa? Myślę, że dla nikogo nie jest to specjalnym zaskoczeniem. Wiadomo było, że Niemcy i Stany Zjednoczone nie są gotowe podać tutaj konkretu. Wydaje mi się, że musimy brać pod uwagę kontekst amerykański przede wszystkim. Sprawa Ukrainy nie jest jednoznacznie traktowana przez oba obozy polityczne w Stanach Zjednoczonych i Partia Republikańska wspiera administrację Bidena w ograniczonym stopniu, jeśli chodzi o Ukrainę i jakaś wyraźniejsza deklaracja ze strony administracji Bidena w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO z pewnością zostałaby wykorzystana przez Donalda Trumpa do ataku na Bidena, że naraża Amerykę na bezpośrednią wojnę, na bezpośredni udział w wojnie z Rosją. No i w efekcie mogłaby być też przeciwskuteczna z punktu widzenia aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO. Więc wydaje mi się, że ta ostrożność Bidena może wynikać z takiej wewnętrznej ich analizy, że to jest właściwa ścieżka, ale na pewno te elementy krajowej polityki i zbliżających się wyborów prezydenckich też odgrywają tutaj znaczącą rolę. To, co się liczy, no to, że udzielono Ukrainie na tyle jasnych deklaracji dalszego wspierania militarnego, że Zełenski pomimo lekkich paroksyzmów złości mógł na koniec oświadczyć, że Ukraina jest usatysfakcjonowana. W ogóle wydaje mi się, że Ukraina, ja wiem, że to nie jest idealne z ich punktu widzenia i że chcieliby więcej, szybciej i tak dalej, no ale wydaje mi się też, że muszą brać pod uwagę ograniczenia, jakie demokracje mają z punktu widzenia tego, co jest po prostu społecznie akceptowalne.
Tak, Ukraina, znaczy patrząc na to, co robi Zełenski, trzeba pamiętać, że on nie tylko ma publiczność w Brukseli na szczycie NATO, ale również ma publiczność w Kijowie, gdzie no, musiał jakoś wyjść z tego, o czym wiedział, że się stanie. W związku z tym taka bohaterska, nerwowa reakcja była niewątpliwie obliczona na to, że w przyszłym roku w Ukrainie będą kolejne wybory prezydenckie. No, w tym wszystkim należy pamiętać o tym, że to nie tylko jest tak, że Ukraina wchodzi prędzej czy później do NATO, ale również 32 państwa członkowskie, no bo już należy liczyć w tym Szwecję, przyjmują Ukrainę do NATO i to są 32 inne rozbieżne interesy. W związku z tym no, to nie jest takie proste i dlatego jako pierwszy wśród tych warunków przyjęcia przyszłego zaproszenia Ukrainy do sojuszu jest powiedziane, gdy sojusznicy wyrażą na to zgodę. Odłożono na później. Nawiasem mówiąc, w przyszłym roku szczyt NATO odbędzie się w Waszyngtonie. To będzie rocznica 75. powstania Sojuszu. Będzie to rok wyborczy w Ameryce, więc może jakieś fajerwerki wtedy się odbędą. Zwłaszcza, że już pewnie będzie inna sytuacja na froncie. I tutaj jesteśmy przy kolejnym punkcie. Mianowicie, no... co z tą wojną, co z kontrofensywą, bo wydaje się, że kontrofensywa troszeczkę utkwiła w martwym punkcie, ale są tacy, którzy twierdzą, że to się wszystko rozwija zgodnie z planem, tym bardziej, że najważniejsze siły ukraińskie w dalszym ciągu pozostają w odwodzie. Co się stanie, panie redaktorze, jeżeli Ukraińcom no, do jesiennych błot nie uda się osiągnąć jakichś spektakularnych rezultatów? No, wydaje mi się, że wzrośnie presja na Ukrainę, żeby się jakoś z Rosją dogadać i żeby szukać kompromisu, co jest oczywiście no, dla Ukraińców bardzo bolesne. I tu dobrze, że nawiązałeś do tego kalendarza wyborczego, bo w zasadzie już na tej jesieni powinny się odbywać wybory parlamentarne na Ukrainie, a prezydenckie w przyszłym roku. One są w tej chwili zawieszone ze względu na stan wojenny, no ale też nie można tego odkładać w nieskończoność. Demokracje no, czasami przeprowadzają wybory w trakcie działań wojennych, co oczywiście dodatkowo komplikuje sytuację. Dla Zełenskiego to jest pewien dylemat, no bo z jednej strony dzisiaj jego poparcie wśród społeczeństwa jest bardzo wysokie i jego szanse według sondaży na reelekcję są bardzo wysokie, ale nie ulega wątpliwości, pisaliśmy o tym w Visegrad Insight, że nasi współpracownicy z Ukrainy no, zidentyfikowali przynajmniej 4 czy 5 potencjalnych kontrkandydatów, którzy w momencie, kiedy sytuacja się ustabilizuje, albo polityka wróci właśnie do kampanii wyborczej, no ta sytuacja może bardzo radykalnie się zmienić, bo poparcie dla Zełenskiego, trzeba pamiętać, przed wojną nie było uniwersalne. No, więc... przypomnijmy historię Winstona Churchilla, który był dowódcą wojennym i w pierwszych wyborach zaraz po wojnie przegrał. No więc właśnie, także to wszystko jest bardzo skomplikowane. No i oczywiście jeszcze mamy kwestię wyborów amerykańskich, tak? No niepewność związana z tymi wyborami jest bardzo wysoka. Trumpa to za chwilę do tego dojdziemy. No tak, ale to też jest element presji na Ukrainę, żeby coś osiągnąć w miarę szybko. Natomiast niepokojące jest to, że wygląda na to, że Ukraina cały czas ma problem z dostawami amunicji ze strony państw europejskich, że te szumne zapowiedzi, że Ukraina w tym roku dostanie, z tego co pamiętam, 1 000 000 sztuk amunicji, przede wszystkim artyleryjskiej, że to się nie daje zrealizować. I to może być też poważny przyczynek, dlaczego ta kontrofensywa nie nabiera tempa. No tak, to tutaj pewne remedium próbował na to dać prezydent Biden, zgadzając się na dostawy zakazanej praktycznie na świecie artylerii kasetowej. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.